Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Femeber, a to jest kolejny odcinek z Grida 2019 i wracamy sobie do zawodów Touring, żeby po prostu móc odblokować kolejne wyścigi. Te ostatnie, Invisional, czy jak to tam się nazywa. Lecimy naszym Subaru, nic nowego nam nie doszło do zakupienia. 6 okrążeń, tylko że taki dosyć prosty tor będzie. I nie za długi. Tylko że nie spojrzałem, czy będą dwa wyścigi, czy jeden. Ale to wszystko się okaże. Witamy wszystkich na dzisiejszych zawodach. Krystyn, czego możemy oczekiwać? Jak wygląda sytuacja? Mamy tu zaciętą walkę. Dobra, przepraszam, ale zaraz start. Spróbuj szybko się wybić. Ciekawe w jaki sposób, ale dobra. Oj! No to drugie okrążenie. Utrzymujesz tempo. No ja myślę. Kurde no. Nie ma gdzie wyprzedzać. To jest jedyny zakręt, gdzie można wyprzedzić, nie? Ten zaraz za metą. Czy też startem, jakkolwiek patrzeć. Cholera. Dobrze, właśnie udało ci się pokonać pierwszą połowę wyścigu. Tylko że raz wścieczyłem gościa. Ja to nie wyprzedzę, nie ma jak. Oh my god! Idiot. Ała. Masz jeszcze dwa okrążenia. Kurde, no nie wyszło tak jak chciałem. Chciałem między nimi szmychnąć. Ale dobra. Troszkę za szeroko. Ostatnie okrążenie. Utrzymaj prowadzenie do samego końca. Nie powinno być z tym problemu. No i mamy to. Użyliśmy co prawda jednego gościa, ale no nie istotne. No i prawie poziom, ale jeszcze jednak troszeczkę brakło. I to był jedyny chyba wyścig. Fajne Audi, ja pierdziu. Dobra, no to mamy Barcelonę zaliczoną, super sprint to był, no tak. Sydney Sprint Cup, ale tym razem będą dwa wyścigi.
No i lecimy naszym autem, bo tutaj nic innego nie doszło ciekawego. Trzy okrążenia na początek. W pierwszym wyścigu prawie 3-kilometrowa trasa, z czego jedna taka dosyć długa, prosta będzie na linii metowej, linii mety. Pozdrawiam wszystkich. I potem taka po jednym łagodnym zakręcie będzie druga taka ciutkę dłuższa, prosta, że tak to powiem, a potem już niestety zaczynają się zakręty. Ojej. Damy. Pytanie, ile tej kary dostaniemy, kurde. Czy to nas nie zrujnuje? No ale myślałem, że to tylko chodzi o skracanie sobie trasy poprzez ścinanie zakrętu, a nie, że kurde ja muszę... Znaczy muszę, nie że jak wyjeżdżam za trasę z drugiej strony, po zewnętrznej, nie, że... No tutaj w tym przypadku to było na plus dla mnie, tak, bo... skorzystałem, że powyprzedzałem, natomiast... A ty kurde. Zyskaj coś na drugim okrążeniu. Tak się to robi. Jeden zakręt, kurde. Aczkolwiek fartem się to udało. Nie spodziewałem się, że aż tak od razu wszystkich wyprzedzę. Liczyłem raczej na parę aut i dopiero później walkę o pierwsze miejsce. No ale skoro się udało, to czemu nie? Ja jestem zadowolony. Aj. I pełen gaz, ogień na gary. Wszystko w tym temacie. No i teraz tylko pytanie. Jest, jesteśmy pierwsi, a czekajcie, gdzie jest kara? Było wcześniej, że... jest chyba zegarek obok mnie, ale... Nie jestem pewien. Ale nie, no to powinno... Wcześniej chyba to było na czerwono napisane gdzieś. No ale nie tym razem. Nowy poziom 16. Okej. I kolejny wyścig, trzy okrążenia również. No troszeczkę taka trasa bardziej spokojna, mi się wydaje. Jak to z twojej strony wygląda? Patrząc na ranking i analizę. A właśnie mnie poinformowano, że za parę sekund będzie start. To dobrze cię poinformowano. Oh my god. O, shit.
aj. Nie tak to miało wyglądać za bardzo. Oj, za ostro. Szukam miejsca, ale... Oj. Sorry. Teraz to się, mam nadzieję, zmieni, kurde, bo nie wygląda to za ciekawie. Po zewnętrznej. O tak, tylko nie tak szybko jak ostatnio. Dobrze. O ty mendo. Co za cham? Na cholerę, żeś mnie cisnął, kurde. Po zewnętrznej tym razem. Ale dobra, mamy to. Oh my god, gościu, co ty robisz, kurde? Wrzuć wyższy bieg do cholery. Zdobądź prowadzenie. To już finałowe okrążenie. Oła! Jakieś części poleciały. That's my guy! Meta. Elegancko. Siedemnasty raczej nie. Dokładnie. O, to chodziło. Fatlace? To chyba się czyta. Street Cup. Cztery okrążenia, kurde, czekajcie, cztery wyścigi to troszeczkę może być dużo, ale dobra, miejmy nadzieję, że będą krótkie, bo mamy już połowę odcinka przynajmniej i nie chciałbym, żeby to było za długie znowu. Trzy okrążenia, ale... No wydaje się to takie szybkie, nie? Taka ósemka do pokonania to powinno być piorunem. Subaryną lecimy. Nie tym, co przed chwilą. Bo tutaj dwa typy auto mamy w tym Touringu. Zaraz rozpocznie się pierwsza runda. Kryste, co o tym wszystkim sądzisz? Nie pytaj, ja je, bo już ruszamy. Obsługa zaraz zacznie ten wyścig. Tu będzie bardzo ciężko. Oh no. O my god!
Gdzie jest jedynka? Kurde, ja dwójkę wciskam. Nie tak to miało wyglądać. Chciałem wejść tutaj ostro. Pójść po zewnętrznej, ale... bez przesady. Kurde, dlaczego... dlaczego ja nie wyszedłem od razu do lewej? Tak jest, tak to właśnie powinno wyglądać w poprzednim zakręcie. Ale nie wyglądało. Oj, oj, oj. A! No! Ty kurde kanalio. Dobra, tym razem jakoś z tego wybrnąłem. Oh yes. To finałowe okrążenie. Wepnij się trochę naprzód. Poszło! Au. No tym Audi trzyma się blisko za mną, ale wyprzedzić mnie nie zdołał. Na całe szczęście. No nie był to jakiś mega szybki wyścig. Dlatego sobie tutaj będziemy szybko przewijać te wszystkie rzeczy. Ponownie 3 okrążenia, 1,5 km trasa. Zobaczymy, powinno pójść szybko. Powinniśmy się zmieścić w czasie. To za piękny i przytłaczający widok Oceanu Spokojnego. Jesteśmy w San Francisco na zawodach Grid. Dobrze, zaraz do tego wrócimy, bo zawody zaraz się zaczną. A ten gościu czemu jest na mnie zły? Bo co, bo wygrałem poprzedni wyścig, a on nie? Pechunio! Za... jak ja tego nienawidzę. Czemu nie mogę cofnąć? Do jasnej cholery, no. Cofamy to, kurde, aż nie wiem, dotąd. No, tak być nie będzie, no kurde. O fuck. Masz przeciętne tempo. Zyskaj coś na drugim okrążeniu. Kurde, staram się, nie? Zaraz cię, kurde, żółty wykiwam. Told ya. To już ostatnie okrążenie. Spróbuj zwyciężyć. No jak oni się prawie zatrzymali na tym zakręcie, nie wiem dlaczego. To myślę, że easy, nie?
No i dziękuję bardzo, wygrany wyścig. Trzy okrążenia, tym razem prawie 3-kilometrowy 3-kilometrowa trasa, natomiast bardzo prosta. Tam minimalne jakieś zakręty tylko będą. Witamy na zawodach w Barcelonie. Ale to jest dopiero trzeci wyścig, więc trzeba lecieć z tym koksem. Wydaje się, że wyścig zaraz się zacznie. Trzymaj się. Au. Oho, klapa bagażnika mu się otworzyła. Aj. Już mnie z tyłu cisnął. Jesus Christ. Mało tym w łeb nie dostałem. I to mnie martwi, bo wszyscy trzymają bardzo duże tempo. Okrążenie finałowe. Opuśćmy środek stawki. Zostaw mi miejsce, kurde. Pełna moc! Tak jest! Odklej się od niego. Nie! Tu chyba jednak zostaniemy, tak, na drugim miejscu. Ale to i tak nie jest źle, wydaje mi się. Kurde. Dobrze, to drugie miejsce, słuchajcie, naprawdę. To można jeszcze ewentualnie było zdobyć to pierwsze miejsce, gdybym ja się nie odbił od gościa, od jego tyłu, a... Znaczy nie, to źle chyba zakręt wziąłem ten przedostatni. Ale tak czy siak, myślę, że w dwóch pierwszych wyścigach, jak byliśmy pierwsi, to bez problemu w klasyfikacji ogólnej zostaniemy na tym pierwszym miejscu, byle teraz po prostu dojechać na pierwszym, nie? Trzy okrążenia, jakieś takie tak więc zmierzamy do ostatniego same zakręty 90 stopni. Kristen, jak to z twojej strony wygląda? Dobra, przepraszam, ale zaraz start. Czemu ja zawsze gdzieś z tyłu startuję, nie? No, naprzód, poradzisz sobie. Czy co?
to bym... Patrząc na to, co tu się dzieje... Polecimy sobie po zewnętrznej. O kurde, no. Co ten gość robi w ogóle? Jakiś nienormalny, kurde. Zaraz będę miał wrogów, kurde. Tak dalej pójdzie. Ale walić ich. Tak jak wcześniej, po zewnętrznej. Chociaż nie najlepiej to wyszło. Kurde, jak tamten odskoczył. Ostatnie okrążenie. Myślę, że damy radę, nie? Zdobądź prowadzenie. To już finałowe okrążenie. Przyhamowałeś, nie wiem po co, ale przyhamowałeś gościu i to twój błąd. Elegancko. Ledwie co, ale 18 miejsce jest. No i tak jak mówiłem, w klasyfikacji ogólnej miejsce pierwsze. No i daliśmy radę. Zmieściliśmy się w 30 minutach mniej więcej. Także dzięki wielkie serdeczne za obejrzenie tego odcinka. No i oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się. Pa, pa.